Cześć, witajcie. Kosimy dzisiaj kukurydzę na kiszonkę. Jest ze mną brat Piotrek. Cześć. Przywitałeś się, dobrze. Wcześniej był Kuba kiedyś w Orce, to jest drugi brat. Oprócz tego mam jeszcze siostrę, ale dobra, nie o to chodzi. Kosimy, tym razem jest sieczkarnia Krone, ośmiorzędowa, no to troszkę szybciej to ubywa, jak wiadomo. Ale też widzicie, jaka jest kukurydza. Kukurydza wyschła nam w tym roku, tutaj kosimy taką jedną ze słabszych, wykaszamy wszystkie słabsze, a zostaną te same najlepsze na ziarno. O, teraz tę siódemką z patelnią jedziemy, to jest troszkę kombinacji przy takiej robocie tutaj z naczepą, wiecie, jakie to jest duże do takich zakamarków. Jak na początku jeszcze obcinamy, później już jest lepiej, jak już obkosimy. Zawsze nam kosiła inna ekipa, teraz jest ta, która jest. Jest sieczkarnia Krone, oprócz tego jeszcze jest John Deere 7730 z fliglem ASW 268 bodajże. Nie wiem, czy nie pomyliłem się. Do tego 6330 z ruskim rozrzutnikiem do kiszonki podwyższany. I tak póki co nie nadążamy. Jeszcze dwunastka jeździ z taką przyczepą ruską też nasza, ale tutaj jeszcze nie dojechała. Wczoraj kosiliśmy u sąsiada, to tam jeździłem nawet ja dwunastką. Teraz się tutaj przesiadłem. Widzicie, jakie tempo, tu nie ma stania. Taki właśnie fajnie, można nakręcić ciekawe filmiki, ale jest tempo i trzeba się pilnować, żeby tutaj maszyna nie stała. 50 metrów sześciennych, no to ja na siebie trochę biorę tego towaru. No, chłopaki może też nie mało, ale 50 metrów to już jest coś. Prędkość taka teraz 10-2 na godzinę. I jeszcze przyspiesza, dobra, bieg wyżej 14. Normalnie czuję się jak jakiś komentator sportowy. Takie tempo jest. CB radia jeszcze nie założyłem tutaj, kurczę, do tej siódemki. Mogłem też szóstką jeździć w sumie, ale w tej szóstce jest wyprowadzenie na pług, wszystkie media do przodu i ta szóstka jest pługiem do śniegu na pryzmie. Dobrze się to sprawdza, lepiej niż manitka, bo manitka ma sprzęgło hydrokinetyczne i tam trzeba jej troszkę tego gazu jednak dodawać, żeby to miało kopa. I wtedy wychodzi większe spalanie, a ciągnikiem na spokojnie, bez gazu sobie radzi. Z tyłu jest obciążnik podczepiony. Jeszcze nie pochwaliłem się, będzie z tego jeszcze osobny filmik. Ta szóstka ma teraz zwiększoną moc przez takie, no, dosyć jeszcze niespotykane urządzenie. Na pewno będzie, także czekajcie z niecierpliwością. Moc jest zwiększona, jest teraz mocniejsza tak naprawdę od tej szóstki, te siódemki, przepraszam. I powiem wam, że daje radę, kopa to ma niezłego. W Orce, tak jak zauważyłem już w fazie testu, około 3 litrów na hektar mniej spalanie, także to jest coś wspaniałego. Ale to będzie, mówię właśnie, będziemy nagrywać osobno, bo to jest ciekawa opcja dla wszystkich. Dobra, bez CB radia to jest trochę tak nieciekawie, ale na wszystko brakuje czasu. O, idzie. Właśnie tutaj jest też ten plus, tylko że ta siódemka ma większy uciąg, wiadomo, szersze koła, większa masa, no to więcej pociągnie od tej szóstki. Chociaż ta moc teraz, tak jak jeżdżę po asfalcie, po twardym, no to czuję, że ta szóstka jest, zawsze była szatan, dawała sobie radę z tym, ale teraz to jest ogień taki z rury, normalnie widzę, jak te spaliny takie gęste idą, że ta moc jest w tym ciągniku. Dobra, szybciej. Tutaj jest wyschnięta kukurydza. Wczoraj kosiliśmy sąsiada na takim bagnie łąkowym, no to tam dwunastką na napędzie z tandemką takiej średniej wielkości to miał co robić. O, właśnie, długa naczepa. Ja tutaj dobrze nie widzę. W lusterkach jedynie coś tam i co tam mi chłopak pokaże. W CB radiu to zawsze mówią. A mam, CB radio tutaj jest, leży koło mnie przy siedzeniu.
niezałożone na stałe. Było tak prowizorycznie w tamtym roku, jak kosiliśmy pod gazociągi. Coś tam, jakiś kabel się urwał, było radio. W końcu trzeba włożyć, tak jak w te szóstce, na porządnie to zabudować. A skosimy jakieś 25 hektarów, no bo z 50, które było posiane ogółem, wykaszamy to wszystko, co najgorsze, reszta zostanie na ziarno. No nic nie zrobimy. Jak ma być tam 2 tony z hektara czy 3, to lepiej to skosić na kiszonkę. Do silosu mamy jakieś 2-2,5 km, no to tutaj tak mamy na styk czasu, żeby nadążyć. A jeśli byłaby tutaj kukurydza taka, jakby miała być, że gronki by nie było widać, no to już wesoło byłoby. Tu kiedyś, jak się woziło z mniejszymi przyczepami, jakieś 4,5 tonówki i tak dalej, no to potrafiło po 13 ciągników jeździć. Kukurydza była jak las, jak były te mokre lata po wodzie. Idzie siódemka, idzie. A tutaj co to jest? To żyto wyższe kosiłem nawet, nie skracane jak to, nawet i skracane. Dobra. Tempo. Do przecinania tutaj ten zestaw też nie jest za dobry, tak przesypywać przez ciągnik, no bo jednak jest daleko tam do końca, do wanny. A druga sprawa, że jak łuk jakiś przyjdzie coś tam wykręcić, wyłamać się, no to też już jest koniec. Nic nie zrobimy. No dobra. Jest dosyć sucha ta sieczka, no bo już jest też późno. Czekaliśmy na sieczkarnię też właśnie. Tutaj nie mogliśmy żadnej sieczkarni złapać i tak trochę późnawo, ale nie jest źle. Ziarno ładnie jest zmielone, także nie będzie problemu. Suchej masy też nie ma kto wie ile, ale jednak czasem się wozi mokrzejszą sieczkę, no to jest wtedy, o, jest co ciągnąć. Kronę 600 koni, V8, Mercedesa silnik. No to tutaj sobie leci, a na tych łąkach to powiem wam, że było tam ciekawie, miał co robić. Jakiś tam, pamiętam raz było, że trzeba było wysiadać, zabił bęben. Było takie troszkę zbuchtowane przez dziki, tutaj też jest, ma być szacowanie strat potem. Jak wykosimy, no bo sieczkarnia to zostawi, nie to co kombajn, że przykryje. Zostanie na dole, będą szacować coś tam, zobaczymy. Co to z tego? Jeszcze raz, o kurde. Wesoło. Muszę teraz uważać, bo ośki blokują przy skręcie z ładunkiem. Ale w sumie, jak ma stać chwilę, czekać tam na następną przyczepę, no to nie ma się co śpieszyć. Lepiej zawrócić czasami jakoś tam mniej takim szybkim sposobem, ale zawrócić, a nie gdzieś siąść. Chociaż w kukurydzy nie zdarzyło mi się. Te szóstką jedynie gdzieś tam, jak były bagna takie, no to wiecie, jak jest bagno, jak tyle kół złapie, no to ma prawo siąść. Chociaż te siódemką też by tam siadł akurat, gdzie te szóstką, bo to już było takie bagno, że co by nie podczepił, chyba sieczkarnie to by dała radę. No, ale jestem zdziwiony, że tyle przejazdów wzięliśmy tutaj na siebie. Słaba kukurydza, to nie ma co wymagać. Ale dobra, to myślę, że tutaj będziemy kończyć. Coś tam na pryzmie jeszcze nagram, albo z drogi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, dojeżdżamy do pryzmy. Na pryzmie manitka, New Holland T6 i sąsiada 12. O, już Bartek czeka, którego znacie z filmów. Piotrka kolega, nie? Wy się tam kumplujecie. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, wczoraj się taka sytuacja przydarzyła, że w te szóstce Filip na pryzmie właśnie ugniata, mówi, dzwoni do mnie, mówi, sprzęgło wpadło, nie wiadomo co się stało. Później przyjeżdżam, okazało się, że sprężyna urwała się, ta tylko co napina tutaj pedał. Ja no, myślałem, że padnę, wszystko trzeba było rozbierać, te tutaj plastiki, no nie wiedziałem, jak się do tego dobrać, by to założyć, ale założyłem jakąś taką, znalazłem na szybko inną. Początkowo myślałem, że założę taką z hamulca, ściągnę jedną. Zostanie na jednej, no bo są dwie. Ale znalazłem jakąś słabszą, ale ją muszę zmienić na inną, bo to jest troszkę takie dziwne uczucie, jak jeździ jednym, na przykład tym ciągnikiem będzie chodzić tak jak trzeba, a tam chodzi za lekko i tak inaczej. Źle się jeździ. Trzeba było się przyzwyczaić, ale to nie. Tak nie powinno być. Racofamy tutaj.
poprawić. Taki dołek jest jeszcze. Chłopaki też wcofują, bo nam zostało troszkę starej kiszonki. Tak docofujemy. No ja to wcofuję, póki jest nisko, a potem będę jedynie na zewnątrz mógł kiprować, bo tak to nic nie zrobimy. Przecież tego na pryzmę kiprować to nie wiem, trzeba być wariatem. A w ogóle to wciągnij to na pryzmę, weź takie żelastwo i tą sieczkę całą na tym. Chwilę otworzyłem drzwi, już gorąco. Wentylator nadmuchał ciepłem. Strasznie te silniki teraz grzeją. Wentylator to jest potęga. Mogliście zobaczyć właśnie w tej siódemce, tej testowej, co to było. Jak to gwizdało. Dobra. No i dobra, kiprujemy. Nie ma co czekać. Sieczkarnia stoi. Znaczy, jak ja pojechałem, stała chwilowo, ale zaraz mijałem John Deere'a, no to chwilę postała. Nie będzie dużo tej kiszonki na pewno, chociaż w sumie hektary licząc to trochę będzie, no musi się uzbierać tej paszy. Bo tak co roku, no to więcej jak 10-15 hektarów nie kosiliśmy. W tamtym roku też było sporo przez te gazociągi. A tak to nie. Nie było potrzeby. Jednak dla bydła mięsnego lepsza jest trawa. Po tej kukurydzy tutaj są takie troszkę te krowy spasione. Wycielenia ciężkie, nie można przesadzić z nią. A ja sobie na wolnych obrotach wałek 540 eko. Kiprujemy, podjadę, klapę zamkną i można jechać dalej. Niższy bieg damy, bo to buja. Czwóreczkę. Już końcówka. Dobra, o samo odpycha, widzicie? No i dobra, wagon opróżniony. Dobra, chwilę nagramy coś na pryzmie. Teraz taki mniejszy kawałeczek tam jeszcze muszą dociąć, że nawet patelnią nie ma dobrze jak wjechać. Bartek jest ze mną, wsiadł. A my działamy dalej. Fajnie tutaj z tym obciążnikiem te szóstka dogniata, no bo opony są 600, troszkę tej masy się uzbiera, więc gniecie. Ursusy są dobre do ugniatania, ale nie lubię zawsze te biegi dobierać, no bo tak jest, tutaj trzeba wsteczny i tam sobie w zależności jaka pryzma duża, jaka kurde jakaś folia. Jak długo jest, jaka jest powierzchnia, czy nie skacze, nie dziury, dobrać bieg, bo ja tak najczęściej jak na długim silosie jeździłem na czwórce. Czwórka polowa i czwórka wsteczny, żeby nie przełączać za każdym razem dwóch gałek. Ale to takie moje tutaj pomysły. Na jakichś mniejszych pryzmach, no to na trójeczkę schodziłem, a niektórzy wachlują, cały czas zmienia sobie na... Przeważnie lubią tak na dwójce szosowej i wtedy trójka, czwórka wstecznej, za każdym razem dwie wajchy, no to tak po całym dniu trochę się znudzi, nie? Tutaj mamy rewers, to jest wygoda. O, a ja właśnie, no teraz nie będę naciskał sprzęgła, ale... Nie będzie chyba tego widać, o co to chodzi. Tak lekko skacze. Sprężynę dałem taką, jaką znalazłem, a trzeba oryginał założyć. Tutaj stara kiszonka jeszcze została.
fajnie kiedyś, znaczy kiedyś, no tak się robiło, na trzy sprzęty tak się wymijaliśmy na tym Sirosie, bo dwa, trzy tak jednym czy drugim to trzeba naprawdę uważać, kiedyś się stuknęli chłopaki, a my się tak wymijaliśmy, jedzie tak jakby dwóch w jedną stronę i tak później taka jakaś mijanka, to ciężko mi to wytłumaczyć, to w praktyce samo wychodzi. Ale dobrze jest. Na razie tutaj nadążają. No już mi telefon dzwoni. Ciekawe co tam chcą. Filip dzwoni, nagrywa. Halo. Tak i wyszło? O, Filip dzwonił powiedzieć, że udało mu się przelecieć pod rurą w sieczkarni. Zadowolony taki, już się czaił jakiś czas, że to musi zrobić. Ale udało się. Wraca już niby tutaj na pryzmę ponagrywać. Tam ponagrywał co trzeba. A jeszcze kusi nas takie ujęcie, że zamontujemy kamerę na magnesie, na patelni, tak centralnie na przedniej ścianie. Jak to podnoszę, jak to będzie widać 10 metrów z góry, no to robi wrażenie, myślę. Ale to już zobaczymy. Chciał też na rurę założyć, ale tak się boję troszkę, bo to tak trzęsie, że może spaść. By trzeba było jakiś taki uchwyt, no, że jest na stałe przymocowany, a nie magnes. Bo niby jest neodymowy, mocny magnes, ale tak jak dobrze czepnie, to może odpaść. No, Johnny przyjechał. Zaraz może... Dobra. Cięcie. Może coś nagram, jak będę to rozpychał. Przyczepy z przesuwną ścianą do kiszonki, coś pięknego. W ogóle uniwersalna maszyna. Adapter można założyć. Zboże, obornik, kiszonka, wszystko. Jakiegoś tam gruzu to no myślę, że nie bardzo, bo to będzie tam gieło gdzieś te krawędzie, ale tak poza tym to jest fajna sprawa. Nie przewraca się na pryzmie. Chłopakom trochę ciężko cofać tutaj z tą skrętną osią z tyłu, bo jeśli tego nie zablokujemy, to źle się cofa. Wiem, bo kiedyś jeździłem, a bierzemy się do rozpychania trochę, może tak, o. Idzie szata. On mocny teraz jest, kochany ciągniczek. Nic na razie nie mówię, tylko się spodziewajcie, że będzie specjał specjał o takim właśnie fajnym urządzonku. A tutaj już się ludzi zeszło, zawsze na takich akcjach to jest widowisko. Ja też, widzicie, mam cały czas obstawę tutaj w kabinie. EHR by się przydał trochę do tego, do tuza, ale to w nowszym ciągniku. Tutaj nie mamy takiego czegoś. Na pewno kiedyś już będzie. Nic na razie nie mówię, ale no jak będą kiedyś jakieś zmiany sprzętów, no to już trochę to będzie wszystko takie... Wiecie jak to jest, jak się jeździło Ursusami, Zetorami, no Deutschfahr był, no to się podobało takie coś, że tutaj już jest, to był luksus naprawdę. Ale teraz już po takim czymś, to już się chce coś tam takie bardziej elektroniki, nawigacje. O, z boku jest to pole, które w nocy na GPS-ie gruberowaliśmy. Bardzo pięknie to wyszło. Ludzie pytali później, co to pijany ktoś jeździł, czy co? Tak jak mówiłem było. A później jak poprawiałem swoim ciągnikiem, no to się też ciekawie jeździło. Wychodziło co do centymetra, tak sobie to wszystko tam potem ten przejeżdżałem i zakańczałem. No dobra. No tu gadu, a czas leci, to już będziemy kończyć, bo na pewno tych minutek się nazbierało. Czekajcie na filmiki, będziemy działać coś na bieżąco, jesień się zaczyna. Myślę, że będzie ciekawie. Na razie, cześć.